Ewa, sezon GSMP 2013 kończy się właśnie tutaj w Korczynie. Dwie rundy przed nami. Pełna klasa, można powiedzieć. Tak, dokładnie koniec sezonu i w sumie to jest najważniejszy wyścig w całym sezonie. Wszystkie były na spokojnie, nie było zawodników. W tym momencie jest pełna klasa. Jest walka, ale tytuł w klasie mam zapewniony, mam nadzieję. Większą ciśnienie mam w grupie A, bo jest szansa na utrzymanie trzeciego miejsca. No i mam nadzieję, że się uda. Powiedz mi, co musisz zrobić, żeby utrzymać obydwa tytuły? Obydwa tytuły muszę, co muszę zrobić? Muszę szybko jechać, a tak naprawdę muszą dojechać mi zawodnicy w mojej klasie. Miejmy nadzieję, że się to uda i tytuł jest zapewniony w grupie A. Muszę wygrać z Michałem Bochenkiem, bądź mogę dwa razy przegrać różnicą jednego miejsca, więc jest tak ciasno, jest 7 punktów niby dla mnie przewagi dzisiaj, no ale nie wiadomo jak to będzie, więc miejmy nadzieję, że się uda i no i wygram dzisiaj z nim. No właśnie, powiedz mi, lubisz tą trasę tutaj w Korczynie? Czy ją lubię, tak. Chyba z polskich tras jest moją najbardziej ulubioną, mogę powiedzieć, po Banowcach zaraz i po Jachodnej. Tylko, że jest zimno, zawsze opona bardziej kleiła. Jeszcze 2 lata temu, jak tutaj jechałam, to mogliśmy grzać opony, więc jest troszkę inaczej. No, dzisiaj jest zimno, jedziemy teraz na medii, w sumie nie wiadomo na czym pojechać wyścigowy, czy na medii, czy na sliku. To będzie loteria w sumie, bo nie wiadomo, czy coś spadnie, czy nie spadnie. I tak czekamy na opady albo na słońce. Ewa, powiedz mi, jak komentujesz informację o tym, że w przyszłym roku możemy jechać tylko 5 rund i to tylko w Polsce, a zawody na Słowacji odpadną? Czy ja sobie tego nie wyobrażam. Moim zdaniem Słowacja akurat to najfajniejsze trasy w całym kalendarzu. Więc miejmy nadzieję, że zawodnicy postawią na swoim, bo myślę, że nie tylko ja bym chciała tam jechać. I będziemy jechali dalej Słowacja. Jak nie, to może pomyślimy coś, żeby jechać po prostu w Słowacji, żeby zgłaszać się też tam, tak? Nie wiem, mam nadzieję, że zawodnicy wszyscy będą chcieli i będzie dalej tak, jak było. Oh,
finali. Serdeczne gratulacje. A co tak cicho, moi drodzy?